Halo, halo, hej, siemano wam wszystkim, ludziska, z tej strony Hades i witam was w kolejnym odcinku z Robloxa z Treasure Hunta. Moi kochani, jak pamiętacie, ostatni odcinek zakończyliśmy na czarnym piasku i na czarnym piasku też kontynuujemy. No nie mogłem przegapić takiej okazji po prostu, żeby się kopać dalej, dalej i dalej po prostu i żeby wam pokazać jeszcze lepsze rzeczy. No to tak jak mówię, nie mogłem przegapić okazji. Zaraz będziemy mieli 350 tysięcy. No i teraz tak, pewnie się spytacie, ale Hades, co za to kupisz? Kupimy za to plecak. W teorii ten wykrywacz metalu też byłby fajny, ale jeżeli będziemy mieli 5 tysięcy miejsca w plecaku niż 2500, lepiej na tym naprawdę wyjdziemy. Na tym lepiej wyjdziemy i będziemy mogli dłużej tutaj kopać, mimo że troszeczkę wolniej, to i tak właśnie wyjdziemy na tym lepiej, bo nie będziemy musieli co chwileczkę wychodzić na powierzchnię, prawda? No bo jednak to jest tam cenny czas, który musimy poświęcić na to. 5000 miejsca to już jest naprawdę dobry wynik. Co prawda teraz zbieramy na wykrywacz metalu, no i próbujemy się dostać do poziomu 666. Mam jeszcze 15 minut, mam nadzieję, że damy radę. Słuchajcie, w końcu zebrałem 1,5 miliona. Co za tym idzie? To, że możemy kupić wykrywacz metalu. Możemy kupić ten wykrywacz metalu, który jest świetny. Dlaczego jest świetny? Zaraz wam pokażę. To musi być kozackie. Dlaczego ten wykrywacz metalu jest świetny? Bo nie muszę nic kompletnie robić. Mogę mieć tu rączki, a on będzie sam kopał. I wiecie, na jaki fajny pomysł ja wpadłem w ogóle? Tylko że to kosztuje 800 robuxów. I to jest ten problem, że to kosztuje 800 robuxów. Nieskończony plecak. Kupić nieskończony plecak z... jak to się nazywa? Kupić nieskończony plecak z... to jest nieskończony plecak z właśnie tym wykrywaczem metalu. I wiecie, po prostu tak stoimy. Stoimy tak i jest legitnie. I naprawdę się zastanawiam nad tym bardzo, bo to może być dobre dosyć. To może być ten, to może być całkiem dobra opcja, tak mi się wydaje. Tylko że szkoda mi jest troszeczkę, nie powiem, wydawać takich pieniędzy aż na właśnie na takich pieniędzy na coś takiego. Ale zobaczymy, może jednak się na to skuszę w sumie. Ej, słuchajcie, bo jest taka akcja, że zaraz się dokopiemy. Gdzie się dokopiemy? Dokopiemy się do czerwonego piasku. I słuchajcie, chcę 8000 łapek w górę pod tym filmem. Dlaczego? Kupiłem Infinity Baga po to, żeby szybciej kopać w dół. I dzisiaj maksujemy ten tryb. Totalnie maksujemy tryb, jeśli chodzi o rzeczy, jeśli chodzi o kopanie się. Najbardziej zależy mi teraz na drillu niż na tych dynamitach i tak dalej. Więc mam nadzieję, że to jest dobra umowa, że pokażę wam wszystko. No a 8000 łapek wiem, że jesteście w stanie dobić. Więc mam nadzieję. I słuchajcie, czerwony piasek. Mamy czerwony piasek, udało się dokopać 667 poziom. No i kopiemy dalej, no nie, zaraz będzie restart, co mnie martwi. Ale, o Jezu, ile się to kopie. Ile to jest? 5000 on jest ten, serio? 5000. Ten czerwony piasek ma 5000 do wydobywania. O Jezu, w ogóle jak widzicie, mamy 90 tysięcy piasku odłożone, nie? Lisowski był na 763 piętrze. No to całkiem nieźle. Spróbujmy pobić to. I w tym odcinku będziemy na 1000. Dodatkowo będę nagrywał to tak długo, aż uda się to zrobić. Nawet jeśli mam 2 godziny spędzić na 20-minutowym odcinku, tak będzie. Tak będzie. I no niestety właśnie jest restart. Niestety, ale udało nam się czerwony piasek zdobyć. Bardzo fajnie. Teraz mogę sprzedać mój cały piasek, jaki mam. Milion, zarobiłem milion już. O Jezu, dobra, zobaczmy co tu jest. Oczywiście nie będę się bawił w inne teraz wydobywaczki, nie? Bo to musiałbym rzucać. To musiałbym... chociaż Jackhammer to brzmi jak plan. No, to brzmi jak plan. Jeszcze 2 miliony tylko zebrać, nie? 2 miliony zebrać tylko. I będziemy lecieli, więc ja się biorę za kopanie i zaraz się widzimy.
Dobra, słuchajcie, jesteśmy już nawet na całkiem mocarnym poziomie, w sensie całkiem mocarnym. Mamy 190 prawie tysięcy piasku. Już mamy 190 tysięcy piasku. Myślę, że czas to sprzedać i mamy 3 miliony. No a chyba wiecie, co to oznacza. Oznacza to, że myszka mi nie działa. O, dobra, działa. O nie! O nie, co się... O, dobra. What? Ej, coś się zbugowało mi. Dobra, reset charakter. Zbugowało mi się coś i myszką tu nie mogę ruszać. Halo, halo. Co się stało? Panie władzo, ja nie rozumiem. Dobra, mamy to, słuchajcie. Lecimy sobie tutaj kupić drilla. Kupujemy drilla za 3 miliony. Mamy drilla, mamy to. No powiem tak. I też kopię tak. Tak jest, on kopie tak samo jak wykrywacz metalu, czyli jak to się nazywa, czyli O Jezu. Dobra. I patrzcie z jaką szybkością to będzie kopane teraz. Teraz to kopiemy, no. Ten, jak to się nazywa, lisek zaraz też będzie miał, lisek też zaraz będzie miał swoją drogą drilla, więc będziemy mieli dwa drille właśnie na pokładzie, więc na pewno na jakiś wysoki poziom się dokopiemy, no nie? I wow, najsik, patrzcie jak to kopię, no bez Infinity Buga ja bym tu nie dał rady, naprawdę. Więc cieszę się z tej inwestycji. Co tu się dzieje, o Jezu. Teraz Ned Lisowski pisze, że ledwo co zbiera, nie? Zaraz czerwony, spokojnie. O, dobre. Ej, naprawdę, patrzcie jak szybko ten piasek nam tu leci, nie? A chwila, to było za 3 miliony, a za 5 milionów jest chyba ta łyżka, co zbiera 500 naraz, nie? Myślę, że to dosyć szybko pójdzie, no nie? W sensie do zbierania właśnie na tą kolejną rzecz. Fajnie, no i oczywiście chcemy jak najdalej się dokopać. 45 minut surowego nagrania, dzień dobry. A zaraz będzie restart, prawdopodobnie. Więc to będzie bardzo, bardzo złe niestety. No ale no cóż, niestety niestety tak jest. Moi kompani, no tutaj ledwo co zbierają teraz piasek. No ale no sorki memorki. Zaraz będziemy mieli czerwony, więc już powinni więcej zbierać. 666 mamy obecnie i kopiemy dalej. No widzi, to już się nie kopie tak szybko, nie? To ten czerwony piach już się nie kopie tak szybko, mimo że ten, mimo że mamy tego drilla, to już nie kopie się tego tak szybko. W sensie no na pewno szybciej niż poprzednio, nie? Ale no, o Jezu, ja się boję naprawdę. Jestem ciekawy, czy są jakieś mocniejsze, bardziej mocarne klocki niż to. Jeśli jest coś jeszcze, to skisnę, po prostu skisnę. I tyle, no ej, no szczerze, mam już 55 tysięcy piasku znowu. Musimy zebrać 500 tysięcy piasku musimy zebrać. W teorii mógłbym Riberfa zrobić, nie? W teorii Riberfa mógłbym zrobić i zarabiać więcej, ale od początku musiałbym wbijać te klocki, nie? A wiecie jak to jest, chociaż z nieskończonym plecakiem i jak już do samego, wiecie jak to się nazywa, jak już do samego wykrywacza metalu się zdobędzie, to wtedy całkiem nieźle. To całkiem nieźle może to działać, zwłaszcza że się będzie zarabiało więcej, prawda? Prawda, ale czy to jest jakieś tam mega ważne? Mam nadzieję, że twórcy jakoś tam będą jeszcze update'owali ten tryb. Oczywiście, bo troszeczkę się troszeczkę osób w to gro, strasznie dużo osób w to gra, ale to wiadomo czemu, mimo że to jest głupie kopanie w dół, nie oszukujmy się, to jest kopanie w dół tylko, to jest to całkiem naprawdę całkiem niezłe, z prostego powodu, nie, że to jest taki zabijacz czasu, nie, każdy chce zdobyć jak najwięcej, dalej się rozwijać, no i to jest fajne jednak, to jest fajne. Zaraz 700 poziom niedługo będzie, no i też niedługo będzie restarcik mały, więc tak. Ha, no to niestety będzie jeszcze raz trzeba nabijać, ale z drillem to już będzie całkiem łatwe, tak mi się wydaje. Więc wiecie jak jest. Dobra, to co, ja sobie pokopię jeszcze troszeczkę i za chwilę się znowu widzimy.
Dobra, moi kochani, słuchajcie, 546 poziom kopania, sprzedajemy wszystko, mamy 5 milionów, a wiecie co to oznacza? No właśnie, oznacza to, że kupujemy najlepszą łopatę, jaka może być. Co prawda trochę boli mnie to, nie można. O nie, czuję się oszukany. Czuję się oszukany, to dopiero połowę mam, o nie, najgorzej. Okej, tym razem czas na łopatę. Teraz już mogę ją kupić, w końcu. Tak już legitnie mogę ją kupić. Chyba, że to jest 100 milionów tak naprawdę, a nie ten. Jest to 100 milionów, a nie jest 10 milionów. Nie, dobra, jest 10 milionów. Mamy złotą łopatę. Serio? Naprawdę? Naprawdę, to jest taka mała łopatka. Patrzcie. Dobra, jak dokopiemy się do czerwonego piachu, to dopiero będzie zabawnie. Patrzcie, jak ten czarny w ogóle schodzi. Pyk, 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 pyk. Nie ma tutaj. Bęk, nie ma. Zabieramy wszystko. Kop, kopu, kop. O, jakaś łyżka żółta do zupy, co tam, nie? W sumie już nie zależy mi na piasku, ale zależy mi bardzo. Na czym mi bardzo zależy? Zależy mi bardzo na tysięcznym poziomie. I to jest plan na teraz, że będzie tysięczny poziom. Musi być, tak. No dobra, słuchajcie, już pomalutku się dokopujemy do czerwonego piasku. W końcu, nie powiem, ale powiem wam tak, że ta łopatka troszeczkę się buguje, najlepsza. No się buguje po prostu, ale patrzcie, jak szybko teraz kopiemy ten czerwony piasek. Wow, super, jeśli uda nam się 10 minut, bo za 10 minut jakoś jest restart, dokopać się do tysięcznego poziomu, to będzie super opcja. Ale obawiam się, że nie damy rady. Jeżeli nie damy rady, to będzie trzeba sobie odpuścić, bo i tak jesteśmy w tym momencie bardzo z dobrym wyposażeniem w trójkę. W sensie ja jestem z tą łopatką, lisek jest z drillem, na przytulasek jest z odkurzaczem, co prawda, ale wiecie, jak to się mówi, każdy jeden piasek jest ważny. I mamy to, no jasne, jakby każdy miał tą łopatkę, byłoby łatwiej na pewno, ale... No ale wiecie, zanim tutaj kumple moi uzbierają na to troszeczkę minie, więc będę po prostu dobrej myśli, że damy radę wykopać tutaj te 1000 bloków. W sumie całkiem szybko idzie i tak nie mam co narzekać, nie? I później zrobimy riberfa pewnie, takiego riberfa sobie walniemy, bo czemu by nie? Chociaż może nie, bo jeśli będą jakieś update'y, to może lepiej nie. No zobaczymy jak to zrobimy. Kopiemy dziurę, za 700 poziom będzie. No gdyby nie to, że troszeczkę się buguje ta łopatka, to byłoby fajniej, w sensie, znaczy inaczej, wiecie, bo ona szybko ona bardzo szybko wydobywa niby. I ona wydobywa no te 1000 na sekundę, ale po prostu przez to, że ona ma tak szybką animację, To się wydaje po prostu, że ona się buguje, tak to jest. Albo serwer troszeczkę nie wyrabia. Całkiem nieźle szybko nam tutaj idzie. 700 poziom. Ciekawy jest, właśnie, do którego najdalej byliśmy? 700 coś chyba. Tak mi się wydaje. No i tak sobie kopiemy. Mamy prawie, no dobra, prawie. Mamy 772 poziom. Oj, no powiem wam tak, najgorsze jest to, że nie wiem, ile trwa ten odcinek tak legitnie. Dlaczego? Dlaczego nie wiem, jakby się ktoś zastanawiał. Bo mam ponad godzinę surowego materiału, z godzinę 20 już chyba, jak nie więcej. I no i jest to o tyle śmieszne, że naprawdę nie wiem, ile jest tego użytkowego materiału, a ile nie. I boję się troszeczkę, że mogę wam wypuścić na przykład 10-minutowy odcinek w tym tempie. No albo nie, no i to jest teraz taka kwestia. Będę kopał jak najdłużej się dam, tak? Jak najdłużej się da. Zobaczymy, do którego poziomu jesteśmy w stanie w trójkę się dokopać. Mam nadzieję, że no uda się chociaż tego 900-nego, ale no raczej... No mam jakieś 6-7 minut przed kolejnym restartem, więc no... Będzie ciężko. 800-ny na pewno przebijemy. To jest dosyć duży rekord, nie powiem. Obstawiam, że nawet jeśli 3 osoby miałyby tą żółtą łopatkę, to mogłyby być problemy z kopaniem, wiecie? W sensie, bo ona się strasznie buguje, ta łopatka.
I chociaż kto wie, może się mylę, może byłoby inaczej. Widzę, że tu przytulasek twardo ma pełny bagaż piachu z sobą, wypełniony aż po brzegi. No my mamy tego infinita, mamy, kurde, mamy praktycznie 7 milionów na kieszeni teraz. 7 milionów, przecież to jest od groma hajsu, nie? To jest naprawdę sporo. Spoko, jakby mi to tam nie znaczy, jeśli update będzie jakiś, to spoko, bo będziemy mieli pieniądze na coś już. Ale jeżeli nie będzie już update'u do tej gry, no to nie będzie za bardzo. Ale mamy 800 w tym momencie. Udało nam się 800 poziom wbić. Zobaczymy jak dalej, jak daleko w dół możemy się dokopać. Słuchajcie, 830 poziom tam jest, ale ja chcę tam spaść. Ja chcę zobaczyć jak się tam leci, patrzcie. Jak głęboko. Jak głęboko można. Ej, ale to jest super. Ale to jest super. Tylko że niedługo jest restarcik. 840 poziom. Czy to będzie w sensie, no 900 tego nie damy rady. Jezu, jak ciężko jest tutaj cokolwiek w sumie zrobić, nie? Jak ciężko tutaj jest wbić ten tysięczny poziom. Jeśli komuś się naprawdę udało, to ja podziwiam, jeżeli komuś się udało. Jeżeli nie, w sumie to chyba będę jednym. Czy mogę być graczem Roblox, który dokopał się najgłębiej? Przydałoby się jakiś ranking, kto się wykopał, wkopał się najgłębiej. Myślę, że mógłbym być pierwszy. 850 bloków prawie. To już jest, myślę, że to jest już siła, z którą trzeba się mierzyć. Że to jest właśnie tutaj siła, z którą się trzeba mierzyć troszeczkę, naprawdę, kurde, 852 bloki, no 900, mam nadzieję, że się uda wbić. Słuchajcie, jeszcze 3 poziomy do 900. Tysięcznego może się nie uda nam zrobić. Może to jest za... Halo Admiros jest w mojej dziurce. Halo Admiros jest w mojej dziurce. Słuchajcie, przepraszam, bo chciałbym kopać. 901 poziom. Najsik, to chyba nie głębiej się nie wykopał. Tak mi się wydaje. Słuchajcie, 928 poziom. Więcej chyba nie damy rady, chociaż może 930 poziom udało się wbić. Może jeszcze 31, nie, bo mi zasłaniali. 931 poziom. Udało się. 31, dobrze, idealnie, w sensie idealnie. Słuchajcie, tym to też sprzedajemy. Mamy 11 milionów golda. Moi kochani, to też będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, prawdopodobnie z całej serii. Ja dziękuję tutaj oczywiście Liskowi, Przytulaskowi, no Andrzejowi to już mniej, ale no ale wiecie jak to jest. Tak, dziękuję wam wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, do kolejnych materiałów, no i cześć!